Od samego początku zafunkcjonowania tej koalicji, 13 grudnia, jasno zostało powiedziane, że ma nastąpić bardzo poważna zmiana cywilizacyjna. I tu nam nie pozostawiono żadnych furtek na domyślanie się. Okazuje się, że jest za według tych osób rządzących dzisiaj, że po prostu jesteśmy spóźnieni spóźnieni w stosunku do Zachodu spóźnieni w tym wynaradawianiu i zdecydowanie pokazując chociażby poprzez zapowiadane zmiany w edukacji, w programie nauczania, no chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zrezygnować z tego, co tą Polskę stanowi. Więc jeżeli my dzisiaj czytamy w propozycjach, co prawda mówi się, że to są propozycje, ale dlaczego, z jakiegoś powodu te propozycje zostały przecież sformułowane? Jeżeli mówi się, że w tym programie nauczania historii, nie dosyć, że ma być tego materiału programowego mniej co najmniej o 20%, zresztą tak samo jak z każdego innego przedmiotu, ale mówi się, że to wszystko, co stanowi o fundamencie. Państwa Polskiego, a co wywodzi się przecież z naszej wiary chrześcijańskiej, co jest po prostu nie do rozerwania, tak? ten związek między chrztem Polski a wystanowieniem Państwa Polskiego, ludźmi wywodzącymi się z wiary chrześcijańskiej czy wręcz z Kościoła Katolickiego, które stanowią państwowość polską. Nagle mamy o nich nie pamiętać, nie wiedzieć. Mamy łącznie z tą datą sztu polskiego. Tak? Nie, nie ma być to przekazane, i cały ten dorobek cywilizacji chrześcijańskiej. Ma być rozmyty, ma być podawany w jakiejś zupełnie szczątkowej formie, a najczęściej właśnie z omijaniem tych pojęć podstawowych, czyli właśnie, że jest to związane z religią katolicką, z kościołem, czy tak jak mówię, z cywilizacją, no to komunikat chyba jest prosty. My, my nie mamy co do tego wątpliwości, że właśnie chodzi o to, żeby kolejne pokolenia. Nie miały świadomości, skąd się wywodzą, żeby te korzenie, które zostały, które są oczywiste dla nas jeszcze dzisiaj, nie były już oczywiste dla tych młodych ludzi, żeby też nie mieli pewnych wzorców, a żeby patrzyli tylko i wyłącznie w przyszłość, bo przeszłość jest ponoć passé w tej chwili. Więc jeżeli zaczynamy od takiego zupełnie prostego i ogólnego stwierdzenia. To ja powiem, że zdecydowanie jestem przekonana o tym, że chodzi o to, żeby jak najszybciej rozpocząć ten proces wynaradawiania, a on będzie tylko wtedy skuteczny, jeżeli zaczynamy od najmłodszych, czyli począwszy od dzieci ze szkoły podstawowej, bo to dalej będzie szło. To tak jak Gramsci mówi, tak naj, naj, najlepiej. Oczywiście spowodować, że coś się zmieni, coś przestanie funkcjonować, coś nowego będzie funkcjonować, jeżeli zaczniemy od odpowiedniej formacji najmłodszych i to potem ten marsz przez instytucje pewnie natrwale zmieni. Tylko ja powiem od razu w tym kontekście te, te, tej książki, bo ta, ta książka nie powstała jako pewna diagnoza sytuacji, jaką dzisiaj mamy, czy tego, czego się spodziewamy, ale raczej jest próbą ukazania, że absolutnie w to nie wierzę. Ja. Nie wierzą też autorzy tej książki, tacy jak profesor Andrzej Nowak, też państwu doskonale przecież znany, czy profesor Ryszard Kantor, czy też pani Hanna Dobrowolska czy pani Jola Sosnowska. A przede wszystkim wydawca tego Białego Kruka, wybitnie zasłużona, przecież postać. W Pokazania nam przecież w wspaniałych książkach e, dziejów historii polskiej, czym Pan Leszek Sosnowski e, my w to po prostu nie wierzymy. Do tego wszystkiego, do tej książki, e, jeżeli e, mówić o, o pewnych jeszcze e, o pewnym wkładzie też e, takim ilustracyjnym, poprzez fotografie odpowiednie, e, i spojrzenie bardzo ciekawe e, pana Adama Bujaka, to wszystko. Jest po to, proszę Państwa, żeby powiedzieć, że cywilizacja w Polsce, cywilizacja chrześcijańska upaść nie może my jesteśmy od tego żeby o tą cywilizację zadbać i żeby wiedzę młodym ludziom przekazywać co nie będzie łatwe i ja tu oczywiście nie mówię hura optymistycznie ale myślę że bardzo duża już dzisiaj grupa osób w Polsce myśli o tym żeby edukować nawet jeżeli będzie potrzeba poza szkołą